Rzeźnik Zmysłowic. Witold. Kostka. Jechał, jest, podjechał na super. Ło, z jakim pieskiem? PKP. Zapach, powiem wam, jest nieziemski, ta sól jeszcze. Poplały, remis jest. Bo pojechał tutaj, zajebisty team. The World Games 2022 Birmingham, stan Alabama, USA. Rozpoczynamy podróż. Prezes, trener Witold Kostka. Dolecieli do Birmingham. Bardzo pięknie, przyjęli nas tutaj, fajna obsługa. Od razu zalokowali nas do autokaru i 15 minut mamy do miejsca noclegu. Tak jest, kierowniku? O, mamy wodę, mamy kiełbaski z wołowiną, także spoko, jest wszystko. Autokar na nas czeka, teraz siadamy i śmigamy. O, policja też jest w razie czego. Jadą speed skating, dyscyplina The World Games. A całkiem spoko ogólnie, wyścigi na rolkach. Dawaj! O, jesteśmy na tydzień ważenia, akredytacji, wszystkiego, nasze akredytacje już mamy. O, idzie. Cyk. 52.0. 12.0. Halo, Bułka. O, tutaj można chyba. Siema, o, ekipa. Bardzo mili Amerykanie. It says very friendly, you are. Everybody. O, moja ekipa tutaj cała. Proszę bardzo. No nie, kierownik jesteś. Wyjazdu jak zwykle musi być. Coca-Cola. Idziemy tutaj zagadać do prezesa. To będzie główny trener tutaj naszego treningu. Wiciu, jaki trening dzisiaj? Tarczowanie. Jakie tarczowanie? Zobaczycie wszystko. O. Trenowany dobrze? Jak się główna bohaterka czuje? Dobrze? Bardzo dobrze. Super, generalnie w liciu. O, tarczownik tam z przodu nasz, majster. Idziemy zdjęcie zrobić teraz. Czy University rzeźnik. Alabama. Idziemy na lunch. Ogólnie zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Coś się zaczyna dziać, nie? Jakieś ruchy, ludzie chodzą. Generalnie są wszyscy sportowcy, uczestnicy The World Games. Że fajnie przybywać ogólnie w takim miejscu. Rzeźnik Zmysłowic. Witold Kostka. To jest ten rzeźnik. Ale co tam, fajny trening zrobiony, teraz szama, potem chwilę odpoczynku i ruszamy gdzieś. Coś zobaczyć sobie tutaj, Birmingham. I głównym celem oczywiście będzie restauracja, czyli jakiś steakhouse piękny. Podjechał, jest, podjechał na super. Ło, z jakim pieskiem! Zobacz, jaki piesek ty. Ale jest Uberek. No i siedzimy ogólnie sobie w tym Uberze tutaj. Przyjechał baba z psem, ty normalnie. Nie schodzi po taksówce, ty. Chrisa właśnie liże. No i takie sobie jaja, ty. Bo w ogóle ona nie wie, gdzie jechać. I don't have internet. Boulevard and 16. Near campus, ok? The first and the later we go to Walmart Supercenter. Okay. Dziąbel sobie biega tutaj po taksówce. Pięknie jest jak nic. Po drodze do restauracji weszliśmy sobie tutaj do sklepu i zobaczcie to, kto lubi, to lubi, jakie steki normalnie. Ribeye, ale kucury. 20 dolców to kawał wielki. Dobra, słuchajcie, to jesteśmy w steakhouse. Super ogólnie, tak nam się wydaje przynajmniej, bo fajnie to wygląda wszystko, mega. Patrzcie to, steki są po 100 dolarów, czujcie to? Po 4 po 100 jeden stek. Ale jaja, co? No, troszkę tańsze zamówiliśmy, bo to były pośrody chyba jakieś najbardziej, by nam za 65 dolców. O, szef przyniósł steki ładnie pokrojone. O, PKP. Zapach, powiem wam, jest nieziemski, ta sól jeszcze. O, dodatki. O, sweet corn. Perfect. Jak widać, steki szybko znikają z talerzy. Ogólnie mega dobre. Jak tam, dobre panowie? Ogień w szopie. Miodzio. O, w ogóle super knajpka tutaj widać, mega fajna obsługa. High level.
A więc mamy nasz steakhouse, znakomite steki, dobra kolacja, wszystko. I co? Jak zwykle natknęliśmy się na naszego rodaka. Pan Bolek Ilolek tak się przedstawił, bo przybyła pani kelnerka i bardzo miłe zaskoczenie. Pan Bolek Ilolek zaprzedował nam kolację. Chyba tak naprawdę to Mike. Tak, jestem wam Mike. W Polsce się urodziłem. Mieszkałem w Stanach już 30 lat. Pięknie, zobacz. Kawał czasu. Kawał czasu. No i w końcu nadszedł dzień walki. Jest środa. Godzina przed 9. Zobaczcie, jaka pogoda. Rewelacyjna. Kierownik? Dobra. O, jest kierownik, trener Witek. Jest kawa z rana. Wszyscy są? Wszyscy. Bo tutaj wszyscy są. A właśnie jesteśmy na miejscu. Na hali, gdzie będą się odbywały zawody kickboxingu. The World Games. Ogólnie całe miasto jest oklejone The World Games. Wszędzie wszystkie restauracje. Szeryf też przyjechał na World Games. Tutaj. Skanuje nam. W samochodach to chyba 20 szeryfów. Skaner. Jest, dobra. Dobra, idziemy. Na miejsce, gdzie się odbywają zawody. O, dwa ringi. Tak, czyli jesteśmy na sali. Dwa ringi są. The World Games. Kickboxing. Jesteśmy w szatni trochę jak w tym. Jak w garderobie w jakiejś filmie. O. Nie? Zobacz, ekipa jest cała. Lampeczki. Cyk, cyk, cyk. No. I mamy jakąś wejściówkę nagrywaną, fajną. O, która będzie prezentowana, jak ona będzie wychodzić do walki. Perfect, looks nice. Now you. Come on. Now me? Come on. 5 seconds, shadow boxing. Ah, wow. Perfect. Woo. Okay, now. And now something. Huh? Step down. Disqualification. Oh, perfect. Turniej się rozpoczyna właśnie. Tutaj mamy zaplecze rozgrzewkowe i tak dalej. Szatnie, uwaga. Fizjo dostępne. Proszę panowie, jest fizjo. Te 3 stoły leżą dostępne dla każdego zawodnika po walce. Mega profesjonalizm, ogólnie bardzo fajnie. Rozbuję lewą ręką. Tak, jeszcze raz. Na blok Iwona. Nie do tyłu, tylko na blok Iwonko, na blok. Daleko od niej. Tak, i lewy prawy nas ruch, klicz. Tak jest, Iwona. Tak jest. Brawo. Czas idzie dla nas. Przód tył. Tak jest. I kolano. Twoje kolanko, Iwona. Nie muszę tak krzyczeć, bo myślę, że ja przegrywam tą walkę. Nie, dobra, Iwan, sorry. To później siedzimy na spokojnie. Kurwa, dobrze, że mnie wzięli sprzęt? Czy no, to? Dobrze. Czy ogólnie to jest tak, że dużo ryzyka będzie musiało być teraz, nie? Naprawdę dużo ryzyka i wiara, że się uda, naprawdę, nie? Nie rozkminiać, tylko robić, nie? Dokładnie, tu ustawiamy na wszystko teraz, tak. Na wszystko. Ta walka i koniec, dokładnie. Jedziemy do domu, wiesz. Co panowie, jesteśmy po pierwszej walce. Iwona wygrała. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Najważniejsza wygrana. Wnioski wyciągnięte. Półfinał teraz z Dariną, z Ukrainką. O, widzą, w ringu mamy specjalnych gości. Maskotki, The World Games. No to pora na kolejny pojedynek finałowy z reprezentantem Ukrainy. Iwona już się grzeje. Niebawem się rozpocznie. Za jakieś 40 minut. Musisz zdecydowanie. Tu! I lewy low! Bo prosty się i prawy low po tym midlu. I low! Tak jest! Od razu low kick! Mamy punkty, Iwona! I na lewo idziemy. A. I panów, tak! Ale roczka na siłę! Na blok, ty połóż! Prawy! Ty prawy wchodzi, Iwona! Do niższa! To co Witek, mamy finał jutro, nie? Piękna walka, wygrane już dwie. Pierwsza Węgierka, druga Ukrainka. I co, jutro z reprezentantem Izraela? Jakiś plan już jest, wagę dobić. Idziemy po złoto. Idziemy po złoto, normalnie, nie? Trzeba. PKP.
teraz oglądamy sobie walki dalej. Jutro ważenie o 7 i 12 godzin na regenerację, bo walka finałowa o godzinie 19. Także perfekt. 100% dzisiaj. A my dzisiaj pieszo z sali. Tam 2 mile generalnie, bo tu się wszystko w milach operuje, czyli około 3 km. O, zwiedzamy sobie okoliczne miejsca, czyli taki standardowy parking. O, z tymi tutaj wisiorkami u góry, tak jak to w filmach. Czyli samo USA. Przedostatni dzień w USA w Birmingham. Śmigamy sobie. Jest, słuchajcie, jest godzina przed 9 rano. A ogromne słońce normalnie. Tu jest szok. Strasznie gorąco, cieplutko. Zaczynam przyzwyczajać do tego schematu. Dzisiaj wieczorem walka finałowa. Bądźmy dobrej myśli. Tak, zaraz walka finałowa. Mamy krótką rozgrzeweczkę, potem parę uderzeń na tarczy. Pierwsza bądź od boksu. Blokuj tego loja! Nie! Iwona niżej na nogach. Od prawego zaczyna. Tak! Dobra Iwona! Już atakuj Iwona! Zajebiste doświadczenia, fajne walki. Fajne przeżycie. Bo pojechał tutaj zajebisty team. Tak, który to był srebrny medal i to trzeba uważać za zwycięstwo. Wiadomo, że zawsze to był ten najlepszy, ale dzisiaj był team dla Izraeli, a nasz wyżej na mistrzostwa Europy. Tak, dlatego mówimy, że był zajebisty wyjazd, zajebisty zespole. I co? To później. Medal. Jonasz, miła. Ciepły jeszcze. O. Do zobaczenia. Jodzio. Pa. Syk. O, The World Games 2022 za nami. Praca do właścicielki. Pa. Siema. Pozdrawiamy.